Dzień dobry, serdecznie witam Państwa. Nazywam się Justyna Smoleń-Esterowiejska. Jesteśmy dzisiaj w Wawerskim Centrum Kultury w Warszawie. Tutaj odbywa się wystawa poświęcona zagadnieniu dobra, przygotowana przez artystów z Ukrainy, którzy przyjechali tutaj na zaproszenie stowarzyszenia z siedzibą w Warszawie. Przy okazji tej wystawy nagrywamy cykl rozmów dotyczących dobra i zagadnień wokół dobra krążących. Obecną rozmowę, do której zaprosiłam panią profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego Joannę Hańderek, która zarazem jest działaczką społeczną, działa w ruchu społecznym Manifest Wegański, a także panią Magdalenę Gawin, doktor filozofii z Uniwersytetu Warszawskiego i, jak wiem, prywatnie miłośniczkę zwierząt i psów chyba zwłaszcza. A jest to wybór rozmówczyń mój nieprzypadkowy, dlatego że ten temat w kwestii dobra będziemy poruszać co do zagadnień związanych ze zwierzętami. Mianowicie chciałabym zapytać obie panie, czy po pierwsze, zwierzęta są dobre, czy w jakiś sposób odnoszą się do dobra, czy są empatyczne. I też, czy my, obserwujemy to szczególnie dzisiaj, kiedy patrzymy na uchodźców z Ukrainy, którzy przyjeżdżają do nas ze swoimi zwierzętami domowymi, bardzo często, nie wiem, niosą na rękach, prawda, ciężkie, duże psy, czy inne zwierzątka. Czy ten nasz stosunek jako ludzi do zwierząt też opiera się na takiej relacji dobra, którą my między sobą, między ludźmi staramy się uprawiać. Joanna. To zaczynając od zwierząt pozaludzkich, to tak, oczywiście są dobre. I tak jak to ujął Mark Bekow w Manifestie Zwierząt, no, zwierzęta nie czekały na nas ludzi, żeby wymyśleć etyki. Tylko każda tak naprawdę społeczność stadna buduje instytucje, kultury, no i przez to też oczywiście swoiste aksjosfery. Natomiast musimy pamiętać, że dobro nie jedno ma imię, prawda? Czyli tak naprawdę tak jak mamy różne kultury, tak mamy właśnie różne pojmowanie dobra, no bo zwierzęta konstruują podług swoich uwarunkowań. Zresztą to samo dotyczy homo sapiens, prawda? Więc tutaj się nic wyjątkowego nie dzieje, prawda? No każdy tworzy ten swój umwelt, czyli ten świat, który rozpoznaje na różnych poziomach. No i wchodząc w interakcję właśnie wytwarza dobro czy dobra, więc zwierzęta je realizują, co bardzo dobrze widać po z jednej strony wzajemnych relacjach, no weźmy watahę wilków, no bo ten stereotyp, prawda, który no Hobbes choćby rozpropagował, że człowiek człowiekowi wilkiem jest bardzo krzywdzący, bo tak naprawdę wataha wilków na przykład opiekuje się najstarszymi osobnikami, dlatego najstarsze osobniki idą zawsze w środku, tak żeby nie zostały poza stadem, są zaopiekowane, wataha potrafi zwolnić, prawda, do ich tempa, czy prawda, opiekować się tymi najstarszymi. Więc no to jest jeden z takich przykładów kooperacji i opieki, prawda, czegoś, co wytwarza nam już bardzo mocno aksjosferę. No a z drugiej strony mamy cały szereg różnych kooperacji międzygatunkowych, co zresztą każdy z nas mógł obserwować, jak parę lat temu wszyscy śledziliśmy choćby jak płonęła Australia, prawda? I widać było, jak na przykład większe zwierzaki wynoszą mniejsze z ognia, więc to jest coś takiego naturalnego, co się wytwarza właśnie zwłaszcza w tych stadnych. Ja tylko mogę się zgodzić. Jedyna rzecz, którą bym dodała, to jest to, że w przypadku ludzi, tak, i to jest pewnie jakiś też, nie chcę powiedzieć grzech pierworodny, ale pewien kłopot, który potem skutkuje etykami, które będą miały charakter wykluczający względem zwierząt. To jest to, że zwierzęta i też to wynika z obserwacji, myślę, że obserwacji każdego z nas, kto obcuje ze zwierzętami, że faktycznie zwierzęta działają ze względu na dobro, ale różnica jest taka, że one nie konceptualizują.
prawda? To znaczy chodzi o to, że prawda, etyka, to pojęcie etikos zostało wytworzone przez Arystotelesa ze słowa etos. Etos to jest po prostu zwyczajowy sposób zachowania, który reguluje obyczaje i też jakby normalizuje ludzkie wspólnoty, a etyka w tym kontekście jest namysłem, prawda? Już takim językowym. I ten namysł, on będzie nam na przykład wytwarzał powinności, które my już sobie nazywamy i które próbujemy wprowadzać w życie poprzez rozmaite reżimy, prawda? Czyli tutaj dobrym chyba przykładem jest, nie wiem, etyka chrześcijańska, która jest bardzo wymagająca. Ona niekoniecznie ona ma inny cel niż po prostu bycie w stadzie albo bycie we wspólnocie, tylko jej celem będzie, nie wiem, zbawienie i na przykład środkiem do tego celu będzie asceza, prawda? Czyli mamy jakiś system namysłu etycznego, ale który na przykład obejmuje też kwestie zarządzania samym sobą, a który będzie ostatecznie skutkował na przykład tym, że dana osoba będzie postrzegała jako swój obowiązek wręcz odejście od wspólnoty, prawda? Jakąś formę czy ascezy, czy właśnie życia w odosobnieniu, prawda? Zwierzęta tego nie mają. I to jest w tym sensie, to wspomniała o tym właśnie grzechu pierworodnym, chociaż to jest absolutnie błędne stwierdzenie, ale chodzi o to, że też ten, w momencie, w którym człowiek zaczął konceptualizować to etykę, to tym samym mógł oprzeć swój namysł etyczny i swoją wizję dobra na różnicy antropologicznej, czyli na uznaniu, że jest jakaś fundamentalna różnica pomiędzy człowiekiem a zwierzęciem, tak? Że właśnie skoro my konceptualizujemy, to my jesteśmy istotami, które mają, są zdolne do dobrej woli i są tak naprawdę faktycznie zdolne do dobra. Natomiast w przypadku zwierząt, ponieważ to działa wszystko na instynktu, no to one nie są w sposób świadomy wolne, tak? A to jest, od tego jest, mamy kolejny krok do uznania, że zwierzęta są po prostu jakimiś maszynami, tak jak to Kartezjusz twierdził, są po prostu jakimiś maszynami, które po prostu działają i w tym sensie one w ogóle nie są podmiotami dobre i też w związku z tym my nie ponosimy żadnych, nie wiem, obowiązków, tak? I nagle się po prostu lądujemy właśnie w tym świecie Kartezjusza i też właśnie Hobbesa, zgodnie z którym właśnie ten świat zwierzęcy czy zwierząt nieludzkich jest takim światem po prostu jakiejś przemocy pierwotnej, która po prostu rozgrywa się na poziomie instynktu, a nie jest po prostu tak, że no właśnie, jedyne co nas różni od zwierząt to jest to, że my mówimy o tym, co robimy, albo mówimy o intuicjach, które też gdzieś tam wynikają po prostu z faktu wielości, znaczy, że żyjemy pośród innych ludzi, musimy brać pod uwagę innych ludzi. No właśnie, i jedyne co robimy, to nazywamy. Natomiast właśnie jakoś zapoznaje ta perspektywa fakt, że zwierzęta działają bardzo podobnie, tylko bez języka. Tutaj wspomniałaś o obowiązku. I właśnie, czy teraz z kolei te zachowania, które obserwujemy wobec zwierząt, które wraz ze swoimi, jak powiedziałaś Jasiu, ludzkimi zwierzętami uciekają z Ukrainy, czy te zachowania, one w takim razie wynikają z naszego poczucia obowiązku, czy z tego, że nazwaliśmy właśnie to, że wobec zwierzęcia, którym się na co dzień zajmujemy, czy które nam, nie wiem, dostarcza jakieś relacji, jak zwierzęta domowe, czy jakieś dóbr, prawda, jak zwierzęta hodowlane. Czy to, przepraszam, bo się zaplątałam, czy to wynika z tego, że przyjęliśmy właśnie pewne normy, które dotyczą tych zwierząt i ich przestrzegamy, prawda, i dlatego te zwierzęta też ze sobą zabieramy, nie wiem, je chronimy, czy one wynikają z tego, że od zwierząt się uczymy takiej może płaszczyzny dobra jeszcze przed normatywnej, czy przed właśnie skonceptualizowanej, czy może jeszcze z, nie wiem, z jakiejś empatii wobec przeżyć tych zwierząt, jak sądzicie?
I ja bym jedną rzecz tutaj dodała, bo rzeczywiście w kulturze europejskiej zbudowaliśmy sobie taki mur, prawda? Antropocentryczny mur. Nawet przykład z językiem jest bardzo dobry, bo traktujemy zwierzęta jako niejęzykowe. Tymczasem one mają języki ze swoimi gramatykami. No wystarczy popatrzeć na walenie, czy wystarczy popatrzeć na koty albo papugi. Natomiast gdy przyjrzeć się kulturom, to, bo nie każda jest taka antropocentryczna, to jest istotne. Natomiast ten właśnie grzech pierworodny Europejczyków, bo to ładne, on budując ten antropocentryzm jakby odchodzi, bo nawet ten przykład, który podałaś z chrześcijaństwem, jest bardzo dobry. Odchodzi od tych, powiedziałabym, naturalnych etyk, takich zwierzęcych, prawda? I my zaczynamy się w pewnym momencie zajmować czymś, co już potem ma mało wspólnego z etyką. No bo dążenie do zbawienia albo do zbliżenia się do jakiegoś wyimaginowanego bytu odrywa nas całkowicie od tych relacji etycznych właściwych. Natomiast w świecie zwierząt, na ile te konceptualizacje zachodzą, nie zachodzą, no to tutaj nie mamy jeszcze do końca narzędzi, żeby je zbadać, no, ale prawda, wiemy na pewno, że mamy różnice ilościowe, prawda? To jest tak choćby kwestia budowy mózgu, więc nie każde zwierzę będzie konceptualizowało. Natomiast te etyki są bardzo często oparte na tym dobru właśnie wspólnoty, albo są oparte na interakcjach z rzeczywistością, prawda? Jednak zwierzęta bardzo mocno reagują, prawda? I teraz to widać po tych gatunkach, które zaczęły z nami na przykład kooperować, prawda? Bo możemy je bliżej poznać, ale też one często wchodzą właśnie w te głębsze interakcje z nami. I znowu wrócę do Marka Bekoffa, bo on uwielbia to doświadczenie dnia codziennego. No w zasadzie każdy z nas, każda z nas, kto ma przyjemność mieć w swoim stadzie ten podmiot pozaludzki, to doskonale wie, że pies, kot, czy świnka morska, czy chomik potrafią na przykład odpowiadać na nasze emocje. Psy są, ponieważ warunkowane były bardzo długo z człowiekiem, wyewoluowały, a myśmy wyewoluowali razem z nimi, więc w sposób bardzo prosty jesteśmy w stanie rozpoznawać nie tylko emocje, ale w ogóle komunikację przeprowadzić. W ogóle spojrzenie w oczy psa ukochanego wywołuje w nas endorfiny takie same jak spojrzenie na przykład w osobę, którą lubimy czy którą kochamy. Więc to jest bardzo silna więź. Z kotami trochę gorzej, bo one później dołączyły do naszego stada, więc dopiero się uczymy ich języka, ale też, prawda, możemy zobaczyć, ile nam te istoty dają. I to jest, myślę, coś, czego nie doceniamy na co dzień, prawda? Bo zwierzęta tak naprawdę nam bardzo dobrze komunikują i pokazują bardzo dużo. Bardzo dużo nas też uczą, no bo na przykład pies jest w stanie nas nauczyć niesamowicie cierpliwości albo wybaczania, albo zrozumienia, czy takiego współbytowania. Koty nas też nieprawdopodobnie prowadzą. Natomiast przez ten antropocentryzm często się zamykamy, prawda? I teraz szukamy w tych takich nadbudowach, które sobie stworzyliśmy kulturowych, pewnych idei, treści, które potem traktujemy na niekorzyść dla zwierząt. I to jest problem. Ja myślę, że to, co nam dają choćby animal studies, rozwijające się od lat 70. XX wieku, to taką świadomość, że musimy jednak nauczyć się spoglądać na zwierzęta pozaludzkie z ich perspektywy, prawda? Mamy już dużo narzędzi, natomiast jak próbujemy to zrobić, to wtedy ten świat nam się zupełnie przeskalowuje. Wtedy okazuje się, że ta etyka ma bardzo dużo różnych poziomów, właśnie opartych na kooperacji czy pewnych wspólnych celach. A czego możemy się od zwierząt nauczyć? Bo też chciałam o to później zapytać, ale już podniosłaś ten wątek. No to zaczynając od właśnie współczucia, współpracy czy cierpliwości, to moim zdaniem możemy się nauczyć też bycia razem. Bo to jest takie dostrajanie, dostosowanie, to jest właśnie to takie współbycie szalenie ważne, bo nam się wydaje bardzo często, że nie ma nic prostszego niż być razem,
Natomiast każda para, która zaczęła ze sobą mieszkać, wie, że to nie jest takie proste. Natomiast zwierzęta nas tego świetnie uczą, no bo to jest na przykład rozpoznawanie pewnej sfery prywatności, rozpoznawanie sfery kontaktu, czy rozpoznawanie, kiedy, tak trochę Arystotelesem idąc, kiedy warto być bliżej, a kiedy warto się odsunąć, prawda, czyli dać ten oddech, prawda, albo dać się ochłonąć, prawda, to jest choćby ten moment, w którym kot zaczyna się irytować, więc wycofajmy się, prawda, stwórzmy tą przestrzeń taką bezpieczną, w której to zwierzę może ochłodzić emocje i znowu wrócić do relacji. Jak to przeniesiemy na relacje ludzkie, to też przecież czasami dobrze jest pomilczeć, dać drugiemu ochłonąć, dać mu się wypowiedzieć. Czasami dobrze jest pomilczeć, więc ja zaraz zacznę milczeć, żeby koleżanka mogła się wypowiedzieć, bo tutaj zrobiłam się zachłanna. No więc, prawda, moja kocica by już właśnie wysunęła pazury i bym powiedziała, Heinderek, się cicho. Z mojej perspektywy, bo też miłośniczka kotów też. Koty, cudowna lekcja, którą odebrałam od kotów, to jest rozkoszowanie się po prostu byciem. To znaczy, że kotu wystarczy po prostu położyć się w ciepłym miejscu i on się po prostu rozkoszuje. Tak samo rozkoszuje się obecnie, więc po prostu czerpanie przyjemności z tu i teraz. To jest lekcja, którą dają fantastycznie koty. Natomiast na przykład w przypadku psów, bo psy mają po prostu w genach, ponieważ one właśnie z nami kooperują, to jest to, że one, my to nazywamy pracą. Dla nich to nie jest praca, tylko to jest życie. One chcą pracować bardzo w tych naszych kategoriach. To znaczy pracować na dobro wspólne. A propos dobra wspólnego, to znaczy jak się idzie z psami, ja mam dwa, jak się idzie z psami na spacer, to one po prostu myślą w kategoriach, one nie są posłuszne w takim sensie, bo się boją albo z jakiegokolwiek powodu, tylko one są nastawione na współpracę ze wszystkim. Czyli cała nasza trójka musi kooperować ze sobą i to jest taka, a propos tych etyk naturalnych, jedna z najlepszych terapii chyba swoistych, właśnie na to, żeby wrócić do zwykłych relacji uznania, troski, cierpliwości, którą odbywamy na poziomie współbycia i komunikacji z zwierzętami. No to bardzo cenne lekcje byłyby, gdybyśmy rzeczywiście się zwierząt pod tym kątem słuchali, czy brali od nich te nauki, te lekcje i byśmy byli takimi uważnymi nie tylko obserwatorami, ale i zaangażowanymi w później wprowadzanie, prawda, tego w życie. To jeszcze chciałam jedną kwestię podnieść, mianowicie wiemy dzisiaj, jak bardzo przemysł spożywczy no jest... Brakuje mi trochę słowa. W każdym razie podejmuje działania, które szkodzą rzeszom zwierząt. I teraz co możemy my, ludzie, zrobić, żeby być lepszymi dla zwierząt? Rozumiem, że Joanna by proponowała weganizm, ale nie każdemu też weganizm do końca służy czy odpowiada. Może jakieś inne formy w takim razie trzeba by zaproponować, które by pozwalały nam spożywać to, co potrzebujemy dla naszych organizmów, ale nie powodowałyby, że zabijamy po prostu zwierzęta w tak okrutny sposób. Czy proponujecie, macie jakieś propozycje, które by nam, ludziom, społecznościom, nie tylko tutaj w naszym obrębie lokalnym, tylko wręcz społeczności globalnej, pozwoliły lepiej podchodzić do, lepiej rozumieć zwierzęta, lepiej podchodzić do nich, co by spowodowało zmianę, powiedziałabym, świadomości wręcz, bo ta świadomość, mam wrażenie, jest jeszcze w dużej mierze na takim dosyć wąskim poziomie, znaczy w wąskiej perspektywie te zwierzęta są traktowane, bo te, które nam sprawiają, prawda, przyjemność w relacji, te zwierzęta, które mamy w domu, no tutaj mamy dla nich wielkie serca, natomiast no, spożywamy też zwierzęta, ja akurat nie spożywam, ale my jesteśmy chyba po prostu w mniejszości, mam wrażenie, my mówię, bo chyba wszystkie nie spożywamy tutaj zwierząt.
Więc co zrobić, żeby rzeczywiście nastąpiła taka przemiana społeczna, przemiana świadomości, żebyśmy nie tylko kochali i uczyli się od tych zwierząt naszych domowych, tylko również chronili te zwierzęta, które dzisiaj są dla nas po prostu dla większości pokarmem? Przyznam, że tutaj chyba nie ma innej możliwości niż dokonanie wielkiej rewolucji na poziomie, to brzmi źle, ale wydaje mi się, że faktycznie byłoby ciężko bez dokonania rewolucji dotyczącej systemu reprodukcji, czyli generalnie produkcji żywności, tak? Czyli chodzi mi o reprodukcję życia i w tym samym produkcję żywności, dlatego że oczywiście jest tak, że my wchodzimy w relacje bliskie ze zwierzętami, ale też pamiętajmy, że od pewnego momentu relacje nieoparte na przemocy ze zwierzętami były luksusem. Prawda? Tylko tak naprawdę niewiele osób było stać na to, żeby wejść w relację nieopartą na przymusie ze zwierzętami. Jeżeli sobie pomyślimy o, nie wiem, ludziach żyjących w XIX wieku, w szczególności, nie wiem, w rejonach wiejskich, to stałe zagrożenie po prostu głodem regulowało w pewnym sensie relacje ludzi ze zwierzętami i nie w tym sensie, że te relacje były w związku z tym tylko i wyłącznie instrumentalne. Nie, one wciąż mogły być oparte na więzi, ale jednak tutaj podstawową kwestią było przeżycie człowieka, czyli na przykład wartość zwierzęta faktycznie była jakoś związana z wartością jego właśnie w procesie no właśnie przeżycia. I tutaj może tylko jedno wtrącenie, bo tak od razu, jak o tym mówisz, to ja sobie przypomniałam, parę lat temu się bardzo interesowałam społecznością Jukagirów, to jest taka już północno-wschodnia Syberia. Oni też są zależni oczywiście od spożycia zwierząt, tam po prostu nie ma innego pożywienia, ale szacunek, jaki wykazują temu zwierzęciu, które muszą zabić, a później wykorzystanie praktycznie każdego, prawda, organu tego zwierzęcia w odpowiedni sposób, i też z szacunkiem powoduje, że ta relacja jest zupełnie inna niż tylko taka traktująca zwierzęta jako zasób. Absolutnie. A mi chodziło tutaj, prawda, o to wskazanie na ten przemysł właściwie duży, który traktuje zwierzęta jako zasoby. I tutaj, czy jest jakaś szansa w ogóle na zmianę tego myślenia w tych społeczeństwach, zwłaszcza zachodnich? No bo oni tak, czy doszło po prostu do sytuacji, w której sam proces żywności całkowicie oderwał się od wspólnot, właściwie się wyalienował z naszego normalnego funkcjonowania do tego stopnia, że my właściwie już nie widzimy, czy wiele osób w ogóle nie widzi zwierząt, a jeżeli widzi, to widzi raczej części zwierzęcia, tak? Więc to się zupełnie też na poziomie samego procesu hodowli bardzo wyspecjalizowało, już jest bardzo, bardzo mocno uprzemysłowione, tak? Do tego stopnia, że właściwie to mamy do czynienia raczej nie z hodowlą, tylko z produkcją, tak? Do tego stopnia. Czyli właśnie z jednej strony mamy pewien względny luksus życia, w tym sensie, że żyjemy jednak w świecie, czy w czasach jednak względnego bogactwa i nadmiaru, więc nas, ludzi mieszkających w miastach, ale też na wsiach, stać na to, żeby po prostu wchodzić w relacje oparte zupełnie nie na, znaczy, które są wolne w tym sensie, że one nie są w ogóle oparte na jakichkolwiek wspólnych interesach. Prawda? Czyli nie wiem, jeżeli mamy hodowcę owiec i on ma swoje owczarki, no to jest jakaś, prawda, relacja w tym sensie, że mamy do czynienia z wzajemną kooperacją. Natomiast jeżeli my mamy, nie wiem, koty, to nie mamy ich w ramach symbiozy w tym sensie, że ja mam kota i on poluje na myszy, które mogą mi zjeść moje zasoby, tylko one są właściwie w pewnym sensie bezinteresowne, one nie są po nic. Zresztą to jest tragedia trochę zwierząt, bo one bardzo by chciały na dobro wspólne pracować. Natomiast no właśnie my żyjemy w tych dwóch światach. Wchodzimy w relacje bliskie ze zwierzętami, które są bezinteresowne do tego stopnia, że możemy traktować zwierzęta jak przyjaciół, a nie jako sprzymierzeńców w czymś tam, a z drugiej strony mamy przemysł cały produkcji żywności, gdzie mamy gigantyczne farmy, gdzie właściwie my jako ludzie w ogóle się z tym nie stykamy, ani z tymi kurczakami, więc dlatego moją odpowiedzią jest jakaś rewolucja, po to, żeby wyeliminować tą alienację, która
która ten poziom przemocy wobec zwierząt i okrucieństwa, wyzysku, ale też takiego wyzysku chyba najbardziej okrutnego, bo też właśnie opartego na marnotrawieniu, prawda? Czyli hoduje się na poziomie właśnie na makroskali, zabija i te zwierzęta, które są zagrożone, zabija znowu, prawda? Więc to trzeba byłoby zmienić. Widzę, że już pani Jana ma naszykowaną odpowiedź i czeka, więc pozwolę sobie przekazać głos. Znaczy, ja się nie zgodzę, bo nie potrzebujemy rewolucji. Wystarczy przesterować dofinansowanie, bo nasze podatki niestety idą na dotacje produkcji mięsnej tak zwanej, bo zarówno Unia Europejska, jak i poszczególne rządy, czy krajów europejskich, czy Stanów Zjednoczonych, czy Kanady przekazują duże dotacje na przemysł mięsny, więc wystarczyłoby tym samym ludziom, którzy produkują produkty odzwierzęce, te same pieniądze przekazać, ale na produkty roślinne i sytuację mamy bardzo szybko zmienioną, bo nie bez przyczyny mięso nawet dzisiaj jest dużo, dużo tańsze od załóżmy warzyw, owoców czy różnego rodzaju roślin, które możemy spożywać, jak na przykład kaszę czy ryż. To samo dotyczy mleka krowiego czy napojów roślinnych, które są doskonałym zamiennikiem. Więc wystarczy po prostu odpowiednich polityków i polityczki i przesterowanie. Natomiast ja myślę, że to się dokona szybciej niż przewidujemy, bo już, prawda, wojna w Ukrainie nam pokazuje bardzo jednoznacznie, że głód na świecie się zaczyna, no bo nie są produkowane, nie jest produkowana żywność ani na Ukrainie, ani w Rosji, które są w pewnym sensie żywicielami, prawda, wielu części świata. I druga sprawa, kryzys klimatyczny, on sprawia, że też będziemy musieli skupić się na przykład na rynkach lokalnych, prawda, i produktach roślinnych, bo po prostu też to jest mit, że mięso nas żywi. Nie, mięso tylko żywi nieduży procent ludzi Zachodu, czy w Chinach teraz jest bardzo popularne. Natomiast no, większość jednak jest na diecie roślinnej i z jednego hektara my jesteśmy w stanie produkcji roślinnej wyżywić przez tydzień rodzinę, czego nie zrobimy karmiąc paszą zwierzęta i potem przerabiając na ich ciała na pokarm. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, to też nie było tak różowo w XIX wieku i wcześniej. Absolutnie. Natomiast jedna rzecz jest istotna. My dopiero teraz zaczęliśmy jeść mięso, bo te wielkie hodowle przemysłowe, one są produktem dopiero XX wieku. Natomiast wcześniej jednak produkty odzwierzęce były elitarne. Nawet chłop pańszczyźniany, który produkował, prawda, jak długo te relacje hierarchiczne trwały, prawda? Więc ten, kto był producentem, on najczęściej nie jadł tych pokarmów, prawda? To była bardzo prosta i właśnie oparta na lokalnych roślinach dieta. Natomiast mięso, czy tak samo jajka, ser, to wszystko były produkty elitarne. Myśmy teraz, prawda, zmienili tą strukturę. Natomiast oprócz zmiany polityki, no moim zdaniem jednak zmiana też edukacji, no bo nie wszyscy to, co pani powiedziała, co powiedziałaś, prawda, nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że filet jest kurczakiem. Nie wszyscy wiedzą, że żeby uzyskać mleko, to tak naprawdę dokonuje się sztucznej inseminacji, która zaczyna być w pewnym momencie taką formą gwałtu na krowie. Zmusza się ją do ciągłego rodzenia. Ona przez to żyje dużo, dużo krócej, w bardzo złych warunkach. Ona ciągle jest w permanentnym stresie, bo jej się odbiera jej własne dziecko, które potem się zabija. A my dostajemy właśnie te produkty mleczne choćby. No więc wystarczy ludziom czasami uświadomić, co się dzieje za zamkniętymi drzwiami. To jest taki drugi filar. Ja już, przepraszam, bo jeżeli ad vocem, to tak poprosiłabym króciutko, bo czas już naszej rozmowy dobiega końca. Także poproszę dwa zdania. Bo to chodzi też przez rewolucję. Miałam na myśli po prostu całościowe przemyślenie polityki, która stoi za produkcją żywności. Bo ja też przyznam, że trochę bym się bała, ale to być może jest kwestia tego, że ponieważ jestem filozofką polityki,
to te społeczne konsekwencje rozmaitych decyzji wydaje mi się, że mogą być trudne. To znaczy w tym sensie, że sytuacja, w której opodatkowujemy na przykład, niedofinansowujemy albo wręcz dajemy dodatkowe podatki na produkcję, na hodowlę po prostu, będzie skutkowała tym, że to będą znowu produkty elitarne. I teraz w naszej rzeczywistości to może być równoznaczne po prostu z jakimiś rozruchami społecznymi. Dlatego mi się wydaje, że to powinno być przez cały czas w takim duchu nie elitarnym, tylko egalitarnym, tylko już właśnie opartym na całościowym przemyśleniu. Prawda? Może pozwolę sobie podsumować. Ale to jest tylko jakby słowo, ta rewolucja. Bo to jest rozmowa, którą powinnyśmy toczyć jeszcze wiele dłużej. No, mamy takie tutaj ograniczenia, powiedzmy, organizacyjno-techniczne, więc mam nadzieję, że kiedyś do tej rozmowy wrócimy, ale z tego wynika, że jeżeli chcemy być lepsi też dla zwierząt, to uczmy się od nich, uczmy się w ogóle, edukujmy się po prostu wzajemnie, prawda? Jeżeli chodzi o spożycie też produktów, poszerzajmy wiedzę, po prostu świadomość w społeczeństwie i być może ta świadomość, która to będzie rewolucja, prawda, że ona zacznie po prostu inaczej odbierać świat zwierzęcy, znaczy nasza świadomość, to wtedy będziemy mogli też zmieniać prawo, co myślę ostatecznie jest pewnie bardzo konieczne. I cieszę się, że te wątki zostały poruszone. Także dziękuję serdecznie tymczasem za rozmowę. Magdalena Gawin i Joanna Hajdarek, Justyna Smoleń-Starowiejska. Dziękujemy. Do widzenia. Dziękujemy.